Dzień dobry, Rafał Maras, firma BASF. Przez najbliższe dwie minuty opowiem Państwu, dlaczego Systiva jest rozwiązaniem na trudne czasy. Jesteśmy na plantacji pszenicy ościstej na Dolnym Śląsku, tuż przed żniwami. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Systivę, to rozwiązanie, które jest bezopryskowym fungicydem, a właściwie zaprawą nasienną, która działa jak fungicyd na listy. Systiva jest w stanie kontrolować takie patogeny jak chociażby mączniak prawdziwy, jak septorioza paskowana liści, czy w przypadku jęczmienia chociażby plamistość siatkowa. Systiva dodatkowo powoduje wzrost krzewistości roślin, większy rozwój systemu korzeniowego, a także pozwala zredukować normę wysiewu do 15%. Wielu z Państwa będzie zaprawiać materiał siewny na poziomie własnych gospodarstw. Warto to zrobić porządnie. Systiva w przypadku pszenicy ozimej stosuje się w dawce 100 ml na 100 kg nasion, czyli mówiąc prosto, litr na tonę. W przypadku jęczmienia ozimego od 100 do 150 ml. I można sobie zadać pytanie, ile to kosztuje. Proszę Państwa, zakładając średnią normę wysiewu pszenicy w okolicach 150 kg, cena Systivy na hektar wychodzi między 110 a 120 zł. Natomiast co to daje? Na przestrzeni wielu lat badań przeprowadzanych na poziomie gospodarstw rolnych, Systiva średnio w każdym roku daje minimum pół tony przyrostu plonu. Czyli inwestujemy około 120 zł, wyciągamy w zależności od ceny pszenicy od 400 do 500, a czasem nawet więcej złotych z każdego hektara. Systiva po prostu się opłaca w każdych warunkach. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco ze wszystkimi aktualnymi informacjami, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i do śledzenia mediów społecznościowych.